Szanowni Państwo, witam serdecznie polskich kardiologów na tradycyjnym spotkaniu podczas Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas kongresu o godzinie 13 w poniedziałek. Zawsze tu jesteśmy razem. Cieszyć się z naszej obecności, nie tylko na zjeździe, ale w naszej obecności jako wykładowców, jako przewodniczących sesji. Jesteśmy widoczni, zawsze chcemy, żeby następny rok był lepszy, ale myślę, że z tego, co już jest, powinniśmy być bardzo zadowoleni. Nasza reprezentacja ekspertów, wybitnych kardiologów, która została poddana mini-quizowi wraz z innymi towarzystwami kardiologicznymi, spisała się bardzo dobrze, zajmując trzecie miejsce. Bardzo proszę o brawa. Walka była trudna, pytania były nieproste, ale osiągnięcie niewątpliwe jest. To chyba było 12-15 towarzystw egzaminowanych w przyjaznej atmosferze, ale dało się wyczuć taką emocję, jaką kreuje współzawodnictwo. Słowo o stoisku 60 lat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Państwo widzą szereg inicjatyw, te kółka to są kolejne pochodne aktywności. Stoisko 60 lat współpracy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Towarzystwa Europejskiego powstało pod przewodnictwem pana profesora Pruszczyka. Piotrze, dziękuję Ci za aktywność. Szanowni Państwo, skoro jest nas tak dużo, z czego się ogromnie cieszę, to pozwolę sobie zaprosić teraz wszystkich Państwa na stoisko, na tradycyjny poczęstunek niskocholesterolowy. Zapraszam.